Witam Was w moim kolejnym filmie, takim troszkę nietypowym filmie, bo nie jest związany z komputerami, a bardziej z telewizorami, z telewizją. Mam tutaj tuner satelitarny Arriva 202 firmy Ferguson. Przed chwilą go właśnie dostałem od kuriera, bo kupowałem go na Allegro. Kosztował mnie on 310 zł z przesyłką. No i chciałbym go teraz rozpakować. Był tutaj jeszcze wynięty w ten taki brązowy papier, ale to przed chwilą już otworzyłem ten papier. No i rozpakujemy teraz to pudełko. Widzę na pierwszej stronie, że producent się chwali nowymi funkcjami. Znaczy one też były w poprzedniej serii modeli Arriva 100, Arriva 120, 200, 220, 20, ale te funkcje nie były tak udoskonalone. Znaczy tak się producent chwali na stronie producenta, na swojej stronie tymi funkcjami, jakimi jest czytnik RSS, pogoda online. W poprzednim modelu przez cały czas tuner pokazywał, że ostatnia pomyślna aktualizacja pogody była w 1970 roku. Otwarzanie kodeka H264, otwarzanie Dwixa. Jeszcze powinien być tutaj YouTube. Nie wiem, czy no w tym modelu ten model ma obsługiwać YouTube'a, ale nigdzie o tym nie ma nic. Może z tyłu. Z tyłu też nie widać, że jest YouTube. Może nie ma. Nie, mam nadzieję, że jest, bo tak by było na stronie producenta. No więc go teraz otwórzmy. Ok. Mamy tutaj ten tuner. Teraz go wyciągnę z tego pudełka. Mam już ten tuner. No i nie różni się za bardzo, a praktycznie niczym, z wyglądu od starej Arrivy 100 czy 100 czy 200e. Tak, wygląda niestety tak samo. I tutaj ma tak samo jak Arriva 200 moduł CI dodany. No, myślałem, że to trochę będzie inaczej. Na przykład Arriva 120 już ma ten przycisk przesunięty na środek i chromowany. A ten model został powrócony do starego wyglądu. Z tyłu jest drugie USB. Nie miałby w tym modelu, bo model 102E ma tylko jedno USB z przodu, ten ma dwa USB. I z tego co widzę, nie jestem pewny, ale chyba te dwa są odwrócone, bo in był chyba po lewej stronie, a out po prawej. Teraz jest na odwrót. No i dobra, zobaczmy jeszcze co jest w pudełku. Instrukcja obsługi, bo nawet w języku polskim jest. Zobaczmy, co tutaj jest. Ustawienia czasu lokalnego, obrazu, blokada rodzicielska. Nie przyda się pewnie. No i karta gwarancyjna, rachuneczek sklepu, którego kupowałem. No i to chyba wszystko. Za kilka dni go trochę potestuję. Jeszcze pilot. Zapomniałem. No i tutaj mamy pilota. No to jest tak samo jak w poprzednim modelu RCU 500 V2. Tak jak jest już od modelu 120. Dobra, to wszystko. Więc zapraszam do oglądania moich pozostałych filmów. Za kilka dni, jak trochę potestuję ten tuner, postaram się nagrać recenzję i przedstawić, jak te nowe funkcje działają. Najbardziej interesuje mnie właśnie ciekawie, jak ten YouTube będzie działał i otwarzanie Dwixa. No więc pozdrawiam i zapraszam do oglądania kolejnych filmów.